nie podejmowaliśmy uchwały, bo przewodniczący Kośmierty, że to nie jest zgodne z formalnościami, żeby w trybie jednoczytelnym, który się uczymy, zrobić debatę wszystkich tych druków i na końcu próbu przegłosować ten tryb jednoczytelny. Ponieważ nie wiemy dzisiaj, czy w tym momencie, czy każdy z tych druków będzie zajmowała 5 minut, czy godzinę, to tak jak każda, no ma znaczenie takie, bo w tym momencie tak nie sobie jeszcze będziemy, tak powiem tutaj, dlaczego chcecie Państwo po debata na drugiej poprzedniej, czy jeszcze Państwo nie? Przypominam Państwu, że również porządek obrad ustalany był wcześniej. Ja sądzę, że to nie ma przeszkód, aby ją zrealizować na następnej sesji. Natomiast w tej chwili mamy w bloku to 6 uchwał. Jest kworum na sali i proszę, abyśmy jednak procedowali. Rozpoczynamy procedowanie uchwały według druku nr 1189. Proszę Państwa, dotyczy to wyrażenia zgody Krakowskiej Izby Adwokackiej z siedzibą w Krakowie ul. Batorego 17 na nieodpłatne umieszczenie herbu Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa na sztandarze Izby Projekt Prezydenta 1189. Druk referuje Pan Sekretarz Paweł Staniszek. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, do tego wniosku, o którym Pan Przewodniczący mówił, Krakowskiej Izby Adwokackiej, Prezydent proponuję, żeby się przychylić, szczegóły wyjaśnione są w uzasadnieniu. Dziękuję serdecznie. Czy Państwo komisji tutaj nie widzę stanowisk, ale zatem otwieram dyskusję. Bardzo proszę, Pan Radny Kośmider zmierza do mównicy, też kwestii formalnych, tak? Dobrze, proszę bardzo. Szanowni Państwo, rzeczywiście na ostatniej komisji publicznej takie żeśmy wspólne ustalenie zrobili, że zrobimy dzisiaj blokiem wszystkie sprawy od które są w jednym czytaniu, a potem blokiem to przegłosujemy. Myślę, że to by było sprawniej, bo potem będą zwykłe pierwsze czytania. Więc jeżeli Pan Przewodniczący byłby skłonny tak, żebyśmy teraz poszli po kolei czytania, a potem po kolei głosowania tych druków, których mamy tylko w trybie jednym czytaniu. Czy wniosek Pana Przewodniczącego, żeby to na koniec zasunąć? Pan Krzysztof Durek, proszę bardzo, zaczynamy dyskusję w kwestiach formalnych. No ale oczywiście mam prawo. Proszę bardzo, panie radny. Przepraszam, panie przewodniczący, bardzo szanowny, ale wydaje się, że ten sposób powiązania, jak mówił pan przewodniczący, to powoduje, że załatwiamy te sprawy dość szybko. A poza tym nie wiem, czy to wam tak zależy, na rozdzielnym głosowaniu. Dobrze, panie radny. Ja chciałbym zmienić swój głos w sprawie 1194 na wstrzymujący się. Zagłosowałem za, proszę o wstrzymujący się. No nie wiem, czy to możliwe, ale oświadczenie zostało przyjęte. Proszę bardzo, pan radny Kośmider. Jeszcze raz przypomnę dla pana Duka żywy teraz. Szanowny panie, szanowni państwo, na komisji głównej członkowie komisji głównej ustalili wspólnie, że chcą sprawdzić tego typu tryb głosowania. Stąd ja jako przewodniczący komisji głównej miałem obowiązek i z tego obowiązku się, że tak powiem, w jakiś sposób sprawiłem, żeby poinformować państwa i poprosić pana przewodniczącego. Nie stoi za tym żaden spisek, szanowny panie, szczególnie, że pana koledzy też byli za. Dziękuję. Pan radny, ja sobie bardzo proszę. Na prowadzenie stałego monitoringu i ochrony systemu parków
gminy Henryka Jordana, projekt grupy radnych, druk nr 1185, referuje pan radny Stanisław Rach. Panie przewodniczący, szanowni państwo radni, ja mam przyjemność w imieniu grupy radnych przedstawić projekt uchwały, jakiś kolega przewodniczący wspomniał o sprawie ustalenia kierunków działania dla prezydenta miasta Krakowa polegających na wprowadzeniu ustawionego terminu ochrony terenu parku gmina Henryka Jordana. W paragrafie pierwszym ustala się dla prezydenta miasta Krakowa kierunki działania polegające na podjęciu wszelkich możliwych prawem i dozwolonych działań mających cele po prostu ochrony tego parku. I prosimy również pana prezydenta w paragrafie drugim, aby do 30 kwietnia przedstawił informację o stanie realizacji. Państwa, wszyscy doskonale wiemy, że Park Biebrana to jest ponad 27 hektarów. To jest oczywiście teren ogrodzony, ale na tym terenie dzieją się różne dziwne rzeczy. Monitorują to i stowarzyszenie, które prowadzi ten park, jak również i rodzice, którzy przychodzą tam z dziećmi, jak również próby pewnego wandalizmu odnośnie tych powierzchni czy pomników. Powiem tylko tyle, że zgłoszenia tego projektu uchwały. Rodzice często i bardzo często zgłaszają właśnie próby pobić i zagrożeń ze strony innych w stosunku do własnych dzieci. Jak również zbulwersowany jest fakt po prostu wandalizmu, który ostatnio jeszcze polegał na zniszczeniu tego powietrza sanitarnego, jaka tam na tej siedzi głównej linki. I również dzielnica Piąta w swojej uchwale, to jest uchwała nr 16 2012 roku, wystosowała również apel o ochronę parku imienia Henryka Jordana wraz z popierciami osób zasłużonych bohaterów narodowych i patriotów. To tyle informacji. Oczywiście, jak Państwo już wiedzą, otrzymaliśmy również poprawkę pana radnego Jaśkowca, w którym on mówi, że w paragrafie pierwszym projektu uchwały po słowach stałego monitoringu wprowadza się wyrażenie w systemie ślepa kamera. No ja w imieniu BKS-u proszę pana radnego, że pan wycofał po prostu tę poprawkę. Po pierwsze, ona zawęża pojęcie monitoringu, to po pierwsze. Oczywiście. Po drugie, monitoring ślepy, o ile mi wiadomo, znam się na tych rzeczach, to tylko wtedy będzie funkcjonował, kiedy będzie on monitoring właściwy po prostu. Bo jeżeli na jakimś terenie ja miałbym jako wspólnota prowadzić monitoring tylko ślepy, to coś bym się ośmieszył. Po prostu nie można wprowadzić całego monitoringu w dużej ilości, ale można w wybranych obiektach. Natomiast oczywiście ten monitoring tak zwany ślepy, o którym pan mówił, jest tylko uzupełnieniem monitoringu właściwego. Znaczy nie wyobrażam sobie, żeby teraz poszła fama, że radni uchwalili uchwałę, która mówi, że wprowadzamy dla bezpieczeństwa dzieci i powiedzmy tych pomników, wprowadzamy monitoring ślepy, no to, który nie będzie rejestrował po prostu zdarzeń. No to jest po prostu niepoważne i z moim zdaniem. I bardzo proszę państwa, pana bardzo proszę o wycofanie tej poprawki, ponieważ poprawka przyjęta w uchwale monitoringu daje prezydentowi szerszą możliwość. On może połączyć te dwa oczywiście metody monitoringu, ale rozumiemy i intencją jakby wnioskodawców jest, aby był stały monitoring, który by po prostu rejestrował oznaki zdarzenia wandalizmu, które dzieją się po prostu ze strony niektórych mieszkańców Krakowa. Także bardzo proszę państwa radnych, jest to tylko kierunkowa uchwała, oczywiście tylko prezydent będzie decydował, jaką formułę przyjmie, ale w wyniku tych ostatnich zdarzeń, które miały miejsce, bardzo proszę państwa radnych, chyba nie jest polityczna uchwała, o poparcie. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu radnemu Rachwałowi. O poprawce zostało już powiedziane, natomiast informuję, że jest tu pozytywna opinia Komisji Infrastruktury jednomyślna. Czy jeszcze ktoś z państwa chciał zabrać głos w dyskusji? Bardzo proszę. Szanowni Państwo, mam uwagę, oczywiście problem niszczenia, demolowania przez wandalizm parku, nie dotyczy tylko parku Jordana, jest to problem szerszy. Kiedyś w przedwojennej Polsce faktycznie te parki, większość parków, na przykład Park Tatrzańskiego, były zamykane na noc i były posiadały stróży i były chronione. Przez to wystarczy zobaczyć te zdjęcia z starego Krakowa, faktycznie te parki nie były tak wyglądały.
wydaje się, że jeżeli mamy gdzieś testować monitoring, a takie głosy przecież się bardzo licznie pojawiają, między innymi w gazecie, to powinniśmy zacząć od tych podpadów, tak? Więc skuteczność monitoringu tych nowych technicznych, nowych rozwiązań technicznych do projektu było właśnie sprawdzić na tym terenie, no, ponieważ to jest ten pewnego rodzaju specyficznej aktywności naszych mieszkańców i tej pozytywnej rekreacyjnej i niestety tej negatywnej. To znaczy, no, trzeba wyeliminować. Koszty utrzymania ziemi w Krakowie są znaczne, a większość faktów wygląda jak wygląda. Nie jest to poziom przynajmniej dalej satysfakcjonujący, ale na pewno bardzo daleko odbiega od tego, jak wyglądały parki, tereny zielone, stołeczne, królewskie, mieście Kraków przed wojną. W związku z tym jak najbardziej ta słuszna. I mamy możliwości techniczne, które możemy wykorzystać w tym celu. I dobrze to zrobić. Co do tego monitoringu poplatkowego, tak naprawdę on jest o wiele bardziej efektywny i łatwy do zastosowania i do zbudowania w otwartych terenach zielonych, ponieważ działa to na tej zasadzie, że aparat fotograficzny wysokiej rozdzielczości wykonuje kilkanaście, to zależy od trybu zdjęć na sekundę. Jest to zapisywane na twardy dysk i operator, co nazwa też jest monitoring średnio, nie tak, że nie ma kamery. Operator tego monitoringu jest jedyną osobą, która jest upoważniona do tego, aby móc tymi nagraniami dysponować. W naszym przypadku będzie to straż miejska, tak? Czyli służba odpowiadająca za bezpieczeństwo. I ten twardy dysk około 30 dni przetrzymuje te zdjęcia. Jeżeli w tym czasie nie było zajścia, to one są automatycznie kasowane i nagrywane są kolejne, to tak działa w krótko. A jeżeli było zajście, no to wiadomo, że właściwie służby wtedy mają pewien materiał gotowy do tego, aby wdrożyć postępowanie, skombinować ze sobą. To wcale nie jest tak, że ktoś tu chce zrobić krzywdę przy pasu i ten pomysł to naprawdę jest bardzo dobra inicjatywa. Ja to zrobię poważnie. Gdybyśmy wreszcie wzorem przedwojenny plus wykorzystanie narzędzi nowoczesnej technologii, chronili nasze tereny zielone. System klasycznego monitoringu, który niestety z uwagi na to, że ten zapisywany obraz ciągły nie sprawdza się, bo nie ma tak efektywnych urządzeń technicznych. Ja tyle życzę. Dziękuję. Proszę o wyjaśnienia. Czy jeszcze ktoś z Państwa w dyskusji merytorycznej chciał zabrać głos? Jeśli nie, to projektodawca, bardzo proszę. Ja się zgadzam, co ten kolega powiedział, skonsultowałem to, jeżeli Państwo zadecydują, czy tam sprawa nie przyjmuje, ale to rozumiem, to jest po prostu inna technika monitorowania. Tak jest. Dziękuję. Cieszę się, że jest konsensus. Proszę Państwa, jeżeli nie ma, jest kolejny głos dyskusji, zatem zamykam dyskusję. Przepraszam, Pan Radny jest Szczegarda, tak? Bardzo dziękuję. Ale przyciskał i nie było możliwości wyświetlenia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, ja tych miejsc już mówił nie znać na tym, to dawno znam, więc na pewno się nie znam na kwestiach kamer i skuteczności. Mogę się zgodzić z problemem oczywiście, który nawet istnieje, niszczenia pomników i pewnie trzeba temu zaradzić. Natomiast wszyscy zastanawiam się, jak poważnie o wszystkim mówimy, no, ale widzę, że to jest bardzo poważne. Ja troszeczkę uwagi nałożam i jestem jednak troszeczkę gdzieś indziej w tej kwestii. I chciałbym przypomnieć tą moją dzisiejszą interpelację, żeby jednak zanim podejmiemy takie jasne i stanowcze decyzje dotyczące monitoringu wizyjnego, nagrywania z każdej kamery, bo do tego drzewie jakiś tam taka, który będzie podstępnie robił zdjęcia każdemu obywatelowi, to niedługo czuję, że takim kompetentem to dojdzie do sytuacji, że będziemy całkiem może sobie poprawić, rejestrować każdą osobę wchodzącą na każdy park. Po prostu będzie przedawał dowód, pokazać imię, nazwiska, jak to się wyrobi, w ten czas będzie już automatycznie bramka mogła puszczać. Proszę, słuchaj, te słowa, bo słowa dzisiaj są może śmieszne, bo pewnie kilka lat temu to robienie z nich wszystkim było śmieszne. Jedyną możemy powiedzieć, że to będzie jedyny sposób na to, żeby jednak uchronić się przed tymi wszystkimi rzeczami, o których mówimy. Natomiast ja cały czas mówię o sprawie dotyczącej jednego ochrony danych osobowych. Jak to wygląda? Czy to jest w ogóle, czy to można w ten sposób
zrobić, żeby jakiś operator, na jakiej podstawie on gromadzi te dane, te zdjęcia, na jakiej podstawie on oddaje te zdjęcia odpowiednim służbom. Chciałbym powiedzieć, czy to w ogóle tak można, czy nie, bo mam z tym duży dylemat tak naprawdę. W związku z tym rozumiem, że treść uchwała jako monitoringu, to mówi o tym, że mam problem na pole, na tym, że będą tam patrole, Straży Miejskiej, Policji. To jest monitoring również, czy nie? Czy ja tak rozumiem, co chodzi o wizyjny monitoring? Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radnemu. Oczywiście panie panu, bardzo dobra mowa oczywiście o wizyjnym, ale proszę bardzo, pan radny Jaśkowiec, który wytłumaczy może jeszcze bardziej to precyzyjność, to nie chodzi o patrole. Mamy w naszym wzorze prawo, które określa zasady dostępu do danych osobowych, na przykład zdjęcie danej osoby, nie jest dane osobowe, mogę bez zdjęcia danych osobowych przedstawić. Natomiast kwestia poważności, jeżeli banda wchodzi i demoluje bank, no to ja uważam, że służby odpowiedzialne za porządek w naszym mieście powinny mieć możliwość zidentyfikowania danej osoby i ukarania jej. No, przecież my jako Krakowianie, jako samorząd naszego miasta płacimy pieniądze musimy płacić pieniądze za te wszystkie rzeczy, które są demolowane, tak? Jeżeli kibice na przykład jednej drużyny, a to jest przykład z mojej dzielnicy, zniszczyli kilkadziesiąt ławek w parku, który był świeżo oddany do użytku, no to ktoś za to musiał zapłacić, tak? Zapłacił za to z ekipy utrzymania zieleni, czyli my wszyscy. W związku z tym, jeżeli będziemy mieć możliwość znalezienia tych sprawców, to będzie tak, że po prostu zostałem karany kolejne koszty poniosą. Tylko wydaje mi się, że takie rozwiązanie jest rozsądne, no musimy dbać o naszą własność. To jest raz. Dwa, kwestia ochrony wizerunku, bo to nie jest dla osoby, to ochrona wizerunku. W tej sprawie jasno też mówiłem, że monitoring, czy operatorem monitoringu w Krakowie jest odpowiednia służba, czy Straż Miejska. I ona ma uprawnienia ustawowe do tego typu działań. Czego nie można robić, bo o tym mówił między innymi Rzeszy Prawo Obywatelskich, nie można nagrywać obrazu fizycznego razem z dźwiękiem. I tego nie wolno robić. Jest taka opinia rzecznika. Natomiast służby odpowiedzialne za utrzymanie porządku mogą nagrywać sam obraz. No i tak by było w tym przypadku. On był tylko wykorzystywany w sytuacji, kiedy ktoś popełni przestępstwo, wykroczenie z tego tytułu, nasze miejskie mienie zostanie zniszczone. I ja bym nie do końca tego przyjmował. Ten temat, panie radny. Natomiast jest to fakt, i o tym zdecyduje prezydent. Prezydent ma odpowiednie służby, które to wszystko doskonale przeanalizują. My tutaj, i słusznie, że pan radny Rafał tą uchwałę zgłosił, zwracamy uwagę na pewien problem, który jest. Tyle. Dziękuję panu radnemu. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych chciałby zabrać głos? Jeszcze bardzo. Nie, dziękuję. Zatem proszę państwa, zamykam dyskusję i będziemy głosować w bloku głosowania zarówno poprawkę, jak i również całą uchwałę.